co czeka za rogiem, czyli dzisiaj o smartfonach, które niebawem zostaną zaprezentowane bądź trafią na nasz rynek. Na początek o Realme, czyli ich pomyśle na średnią półkę cenową, będzie Realme 9 Pro i 9 Pro Plus. Oczywiście nazwa jest znowu beznadziejna, zamiast robić normalnego Realme 9 i 9 Pro, to nagle bawimy się w jakieś dopiski 9 Pro Plus, la. Spoglądając na przeciki, nie zapowiada się to być jakimś wielkim konkurentem dla nowości od Xiaomi, o których jeszcze dzisiaj powiem. Mianowicie standardowy zestaw, czyli 6,6 cala ekran Super AMOLED w 120 Hz, nowy Snapdragon 695, pamięć UFS 2.2 i nowości za bardzo nie ma. Matryca zmieni się, bo zamiast 108 megapikseli teraz będzie 64 megapikselowa bez optycznej stabilizacji obrazu. Będzie 8 megapikselowy szeroki kąt, 2 megapikselowy aparat do niczego, więc na podstawie tego, co teraz widzimy w specyfikacji, prawdopodobnie podkreślam, no niewiele tu się może zmienić. Co więcej, nawet trochę obawiam się, że ten świetny zoom z Realme 8 Pro może trochę zostać tam zepchnięty na bok i jego po prostu nie będzie. W modelu 9 Pro Plus dostaniemy 50-megapikselową główną matrycę z optyczną stabilizacją obrazu, więc coś tutaj się już wydarzy. Nie wiedzieć czemu Realme z kolejnego modelu po prostu obniża szybkość ładowania. W 7 Pro mieliśmy świetne 65 W, w Realme 8 Pro mieliśmy już tylko 50 W. Tutaj mamy już tylko 33 W w Realme 9 Pro i 9 Pro Plus. Czemu? Co prawda Redmi Note 11 Pro i 11 Pro Plus miał swoją oficjalną premierę w Chinach, więc teraz możemy w 100% powiedzieć, jakie konfiguracje trafią na nasz rynek. Ewentualnie warianty pamięciowe mogą się różnić, bo nie wszystkie muszą do nas trafić. Mianowicie oba te smartfony będą miały ekrany Super AMOLED w 120 Hz oraz procesor Dimensity 920 od Mediateka. Nowa jednostka zapowiada się bardzo ciekawie, zobaczymy jak będzie w praktyce. W przeciwieństwie do Realme nie pozbyto się tutaj głównej matrycy 108 megapikseli, która będzie wspomagana 8 megapikselami szerokiego kąta i 2 megapikselami obiektywu telemakro. Szkoda, że nie 5 megapikseli telemakro, tak jak mieliśmy poprzednio, więc tutaj stawiam duży znak zapytania, jak te zdjęcia makro będą faktycznie wyglądały, bo rozdzielczość jednak trochę nie wróży niczego dobrego. Ale nie uprzedzam faktów. Jeżeli chodzi o ładowanie, model podstawowy, czyli ten tylko z Pro, będzie ładowany z mocą 67 W, natomiast Pro Plus otrzyma aż 120 W, które mogliście już na przykład kojarzyć z Xiaomi 11T Pro. Do tego będą głośniki stereo, których w Realme prawdopodobnie będzie brakowało. W gronie Motorola robi się bardzo ciekawie, mianowicie Motorola Edge 30 Pro wypada, przynajmniej w takich przeciekach, bardzo smakowicie. Będzie ona na pewno korzystała z nowego Snapdragona 8 generacji, do tego oczywiście to będzie OLED odświeżony 144 Hz i mówi się o nowej matrycy 200 megapikseli, ale prawdopodobnie jednak będzie to 50 megapikseli z optyczną stabilizacją obrazu. To, co jeszcze bardziej mnie interesuje, to szeroki kąt, który będzie miał również 50 megapikseli, więc prawdopodobnie może to być ta sama matryca co w OnePlusie 9 Pro, która jak dobrze pewnie pamiętacie, sprawowała się świetnie, więc mocno trzymam kciuki, bo to w końcu matryca, która faktycznie jest w stanie zadowolić użytkownika niezależnie od tego, czy mamy jasno, czy też ciemno w kadrze i ten tryb nocny jest w stanie faktycznie wyciągnąć więcej z tego hardware'u. Równie interesująco wygląda frontowy aparat, który ma mieć 60 megapikseli i przecieki mówią, że niewykluczone, że znajdzie się on nawet i pod ekranem. Trzymam mocno kciuki. Do tego będą głośniki stereo, z którymi Motorola akurat różnie się lubi, oraz 68-watowe ładowanie, więc naprawdę wypada to całkiem ciekawie. Oczywiście na wodoszczelność raczej bym nie liczył, aczkolwiek może nas Motorola miło zaskoczy. S22 Ultra będzie najprawdopodobniej po prostu odświeżoną S21 Ultra, więc nie spodziewajcie się tutaj jakichś wielkich nowości. Zaczęto mówić, że wersja europejska ma być napędzana przez Exynosa 2200. Jeżeli chodzi o inne komponenty, to główną matrycą ma być 108 megapikselowa jednostka, oczywiście optycznie stabilizowana. Do tego mamy dwa teleobiektywy, jeden generujący obraz z przybliżeniem 10-krotnym optycznym, drugi 3-krotny optyczny. Zobaczymy, jak Samsung software'owo wykorzysta te dwa teleobiektywy. Oba obiektywy będą miały 10 megapikseli i będą optycznie stabilizowane. Będzie też szeroki kąt o rozdzielczości 12 megapikseli i frontowa kamerka 40 megapikseli, ale bez jakichś tam dodatkowych wodotrysków z tego, co na razie wiadomo. Jakiś czas temu było dużo rozmów, czy na pewno to będzie linia S, a nie Note, bo ma być rysik chowany w obudowie.
A z ciekawostek jeszcze będą głośniki stereo wspierane przez AKG. Tak na razie prezentuje się S22 Ultra. Jest dużo przecieków, jeżeli chodzi o wygląd, więc to, co teraz widzicie na ekranie, prawdopodobnie jest finalnym produktem Samsunga, który zobaczymy już niebawem, bo w lutym. Wykopałem jeszcze informację na temat Norda N20. Jest to po prostu przeklejona wersja z N10 w nowej obudowie z odświeżonym designem. Natomiast jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym smartfonie, to właśnie to ten moment. Tak jak Realme, i ten model będzie obsługiwany przez Snapdragona 695 z ekranem Super AMOLED, ale w tym wypadku odświeżonym tylko w 90 Hz. Zestaw aparatów jakoś specjalnie nie rozbudza wyobraźni, bo główna matryca będzie miała prawdopodobnie 48 megapikseli, szeroki kąt tylko 8 megapikseli i 2-megapikselowy aparat wspierający, niezależnie czy do makro, czy do pomiaru głębi, nie będzie istotnym ogniwem w tym zestawie. Będą za to głośniki stereo i 30-watowe ładowanie, czyli bardzo podobna konstrukcja do wielu tych, które mieliśmy obecnie już widzieć w poprzednim roku. Na razie tyle zebranych informacji na temat nowości, które są za rogiem. Jeżeli macie ochotę na więcej takich materiałów co jakiś czas podsumowujących obecne przecieki w jednym materiale dotyczącym smartfonów, które prawdopodobnie niebawem zobaczycie, to zostawcie informację taką w komentarzu. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was niebawem na kolejne recenzje. Cześć i do zobaczenia.